Witam serdecznie, cześć, siemanko, witam wszystkich tu zebranych bardzo serdecznie, cześć widzowie, witam was moi kochani, hello, cześć, co tam u was, zjedliście śniadanko? Proszę powiedzcie mi, że zjedliście śniadanie i się najedliście, jedliście śniadanie, zjedliście śniadanie, zjedliście śniadanie, nie, to ci co nie jedli to proszę się właśnie zajem właśnie, to ci co jedzą właśnie to smacznego, ci co już zjedli to mam nadzieję, że wam smakowało, kurwa, a ci co jeszcze nie jedli to proszę właśnie się zaopatrzyć w jakieś śniadanko, proszę się zaopatrzyć w jakieś kurwa masne śniadanisko, ok, 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 super ugadani, mega giga, żółwik, bang. Super, że się rozumiemy. Super, że się rozumiemy. Tydzień temu był tłusty czwartek, jak szybko to zapierdala. To prawda. Czekaj, kurwa, co? To było tydzień temu? Ale to zapierdala. Z życiem, ja wam pokażę, z życiem jest tak. Z życiem jest tak. Przekraczasz próg 20 lat, przekraczasz próg 20 lat, wtedy czas w twoim życiu z tego nagle robi tako. I zapierdala dwa razy szybciej. Nie wiem, weird as fuck. Opinion o nowym 2020. Ej, właśnie nie widziałem, w sensie nie wiem, inaczej, widziałem tak pierwsze dwa wersy i byłem mega śpiący i zasnąłem. Ale już widzę tutaj problem, ja mam problem z problemem, bo nie lubię go. W sensie nie wiem, jak, no nie wiem, nie jestem fanem problemu, no. Jakoś nie jestem fanem zapierania na wyjebaniu z offbeatu, no ale let's go, może po nim będzie totalny ogień. Tak naprawdę to mam jedną sprawę, ale najpierw joint, potem flaszkę. Tak naprawdę to do błędów mam wprawę, bo ślepnę, gdy na nie patrzę. A prawda jest taka, że każdy ma powód, by coś tu przed każdym przykitrać. Pół żartem, pół serio. Tak ogólnie muszę przyznać, w wersie nadużywam frazy. Tak ogólnie, tak ogólnie dziś godzina pensja. Ile dostawałem na komunie, tak ogólnie. Nie wiem ile jest Filipa w tako, ile już niestety tako u mnie. Tak w ogóle to mam na drugie Jurek, smyrnem chmurę. Tak w ogóle to mam na drugie Jurek. No i to jest mój nowy ulubiony kurwa wers w polskim rapie. Zenoj, nikogo nie chcę. Tak poza tym, Koluniu, nie dygaj, to tu się nie przyda. Ej, fajny jest ten utwór, tylko jak mam jedno pytanko. O czym on jest? Bo ja nie wiem o czym. O, każdy z chłopaków ma jakąś inną fabułę do przedstawienia. A kurwa, nie doszliśmy do Awiego. Tak ogólnie to myślą, że lubię modelki tylko jak Naomi Campbell. Tak na moje oko to cię oszukali typie sądząc po minie. W tym mieście, w którym jedynie dealerzy dbają o lit. Tak, pisz tak dla beki, to zasypią na śmieci, a potem zaleje Pacyfik. Kurwa, co on ma z tym zalewaniem tą wodą jedną? Ta fala, kurwa, tutaj, nie wiem, on ciągle ma coś z tym zalewaniem. Gdzieś może go ktoś musi zalać, żeby kurwa przestał. Nie wiem. Moja opinia dotycząca utworu. No tak jak Pecio napisał na czacie, no. Ja uważam, że to jest zerowe repeat value, no. Że ten utwór przesłuchasz raz, a potem będziesz miał takie... I ja wam nawet widzowie powiem tak, moim zdaniem ja mam jeden mały problem, jeżeli chodzi o klub 2020. Ja mam jeden problem. Niektórzy się mogą ze mną zgodzić, niektórzy mogą się ze mną nie zgodzić. Ale patrząc na to, jaki mamy skład tutaj zebrany, ilu mamy artystów i jakich mamy artystów, uważam, że ten album na razie dla mnie jest mega chujowy, poza tam dwoma utworami. Jakoś miałem o wiele większe wymagania. Patrząc na to, jaką mamy ekipę, sądziłem, że tutaj wyjdzie coś mega, 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 mega. A na razie mam takie, no, podoba mi się przypływ i podoba mi się klub 2020 i Noweś w sumie mi się podoba. I to tak, a reszta to ja mam takie, kurwa, no coś mi tu nie pasuje. Mam jakiś problem, kurwa, z tym albumem. Mam jakiś problem z tym albumem. Jakoś tak, kurwa, no mam lekkie problemy z nim. Mam lekkie problemy, bo ja oczekiwałem, że on będzie mega, mega, mega jeszcze bardziej dokurwiony, a no na razie są takie, kurwa, te nuty. Ja, mi się wydaje, moim zdaniem jest za dużo ludzi na nim. Tak mi się, takiego jestem zdania. Ja jestem zdania takiego, że tu jest za dużo ludzi naraz. I to jest tak, że ledwo się jedna osoba rozkręci i muszą się switchować, bo już wchodzi następny ziomek. Tak mi się wydaje, że jest, kurwa, delikatnie za dużo ludzi. Że jest delikatnie za dużo typa. W tym całym zestawieniu. O, Musk znowu będzie pokazywał Cybertrucka. A widzowie, kiedy oni pokazali Cybertrucka pierwszy raz, kurwa? Z 3 lata temu. Kiedy on w końcu wejdzie do sprzedaży, kurwa? Bo oni go pokazują od 3 lat, jebanych. Czy tam nawet więcej. Ile on ma kosztować? Tesla? Oby nigdy jebany kwadraciak? A ja mi tak szczerze, to auto się podoba. Mówię to kompletnie, kurwa, nieironicznie. Podoba mi się jego design. Przez to, że jest takim kwadraciakiem, kurwa. Co wygląda, jakby go pobrali z jakiejś gierki, kurwa, low poly na Androida. Ale mi się to podoba, w sensie, no nie wiem. Fajny jest taki, kurwa, aha. Mega zrobiłeś, Elon. Order now, no chcę zamówić. Aha, płacisz, aha. Płacisz $100 w tej chwili. I Elon do ciebie dopiero napisze, gdy będziesz mógł skonfigurować samochód, gdy w ogóle będzie można go skonfigurować. Czyli teraz ja po prostu płacę kartą za co?
że co, ja składam preorder za 100 dolarów, czy jak? I czy o co chodzi z tą opłatą tutaj? Bo nie rozumiem, o co chodzi z tą opłatą? Czy jakby rezerwacja spota, żeby być pierwszy w kolejce do zakupu tego auta? Jakby preorder? Ustawiam się w kolejce? Ale ile on ma kosztować? Bo tutaj nigdzie na tej stronie nie ma napisane, ile on ma kosztować. Jakby na przykład nigdzie nie ma napisane, w najtańszej wersji Tesla Cybertruck będzie kosztował na przykład, nie wiem, 160 tysięcy dolarów. Nigdzie nie ma czegoś takiego, kurwa, napisanego tu. Nigdzie kurwa nie ma napisane. To co, to on 100 dolarów będzie kosztował ten samochód? Dobra, to jednak go kurwa zamawiam. I no, ile ma kosztować? Od 39 tysięcy dolarów w sensie, ale to najtańsza wersja. Ale to kurwa, ej szczerze, to za elektryczny samochód taki kurwa typu, taki kurwa duży, to jest taka chyba normalna cena? Nie wiem, nie znam się na takich kurwa ciężkich autach, w sensie tych takich typu truck. Ile może kosztować truck? Taki zwykły, bo ja się nie znam w chuj. Taka on jest normalna, no też patrzmy, że to elektryk, nie? No to chuj, to nie wiem. Ja z tego co wiem, fajne elektryki to są te Riviany. Rivian 1T on się chyba nazywa? O te, podobno to są mega fajne i wygodne, przyjemne auta. Z tego co wiem, ale wiecie co mi się nie podoba, widzowie, w tym aucie? Światła, kurwa. Takie dwa, kurwa, dyndle. Nie wiem, nie podoba mi się to, kurwa. Strasznie chuj to wygląda, kurwa. Nie wiem. Mega chujowo to wygląda. Nie podoba mi się akurat to, ale z tego co wiem, auto jako auto, jeżeli chodzi o wygodę i tak dalej, to jest naprawdę mega wygodne podobno. Ale tak chyba z aut, które mi się najbardziej nie podobają, jeżeli chodzi o design elektryczny, to jest kurwa Volkswagen E? Jak tak wpiszę, to będzie. E-Golf? O, chyba to. Nie, to nie to. Elektryczne po prostu mi daje. Który to jest, kurwa? Nie. Jak się nazywał ten Volkswagen, widzowie, co wygląda jakby ktoś przypierdolił rurą w pysk. O kurwa, to ten, a to nie, to ma Honda. Przepraszam, to mi się pojebało. Kurwa, jak to źle wygląda. No nie wiem, strasznie to wygląda, by ktoś mu zajebał w pysk, no. Źle w chuj to wygląda, nie podoba mi się strasznie to auto. O kurwa mać, ludzie jeżdżą w czymś takim z własnego wyboru? O ja pierdolę. Ale gówno, goofy. Czemu wszystkie małe auta elektryczne wyglądają tak kurwa źle? Maja, kurwa mać! Przecież kurwa, chłop co to designował, to musi być jakiś napierdalony. Albo pani. Strasznie źle to wygląda. I to jeszcze ma dwa miejsca w ogóle, ale jaja. Ciekawe ile coś takiego kurwa jedzie max. Jaki to ma V-Max, coś takiego. Pewnie kurwa ze stówę max, co? I to tak z górki, tak bym obstawiał. Że ze stówę max, ale to tak z górki i to tak jeszcze ten. Ej, może ja sobie serio kupię taką piżamkę, co? Myślicie, że to dobry pomysł, taką piżamkę sobie zaopatrzyć się w takową? A jest rozmiar M... Aha, to nie ma tak, że na przykład długość gumki, a to powinno być 16 cm. M-ka, L-ka, spodni. To pasowałaby na mnie, czy bym musiał L-kę za... Nie, no, ja bym musiał ML, bo to jedyny, który... Ale to jest dalej... To jest jako unisex, czy dla pań? Zamów dwie i rozlosuj dla widza. Peciu, jak po prostu chcesz, żebym ci kupił, to powiedz wprost. No nie musisz tutaj kręcić kurwa jakiegoś poddymiania dookoła, że o, rozdaj dla widza. Jak chcesz, no to ci kupimy, no słuchaj, no. Nie musisz tutaj obijać bawełnę, prosto z mostu wal.